Cześć, dzień dobry, witajcie. Wiosna 2020, ale dzisiaj się zrobiło troszkę chłodno, ciapa pada. Dlatego pozostałem w domu i chciałbym wam pokazać pewną rzecz, poruszyć pewne zagadnienie, żeby wam zaoszczędzić trochę kasy. Wiadomo, w życiu zawsze rozchodzi się o kasę. Wszędzie, gdzie byśmy się nie kręcili, nie obyli, nie byli, nie chcieli zrobić cokolwiek, wszędzie się kręci kasa. A kasa gdzie się kręci? No, jeżeli chcecie coś na przykład sprawdzić, jedziecie do warsztatu, chcecie sprawdzić wtrysk, no i ktoś wam mówi, proszę pana, sprawdzenie tego wtrysku będzie kosztowało i tak dalej, bla, bla, bla. Dobra, odchodzimy. Do widzenia, proszę pana, dziękuję. Chcemy sprawdzić elektrozawór. To jest jakiś zawór wydatku paliwa boszowski. No, ale jest problem. Bez demontażu takiego elektrozaworu, rozszczelnienia układu, nie mając urządzenia, no jedziemy do warsztatu, płacimy, bulimy kasę. Czy powiedzmy mamy jakiś elektrozawór wysokiego ciśnienia. To jest akurat pompa Delfiego. Stosowana też w wielu pojazdach. No, zresztą generalnie rzecz jest jaka. Czy to będzie zawór jaki taki, to jest dzisiaj praktycznie rzecz biorąc prawie każdy pojazd, który jest na Boszu. Czy powiedzmy wtrysk, który może wyglądać bardzo podobnie. Ma posiadający inną budowę, inny kształt, ale generalnie zasada działania jest taka sama. Ale dobra, co byśmy nie owijali kotka w bawełnę i przechodzili do konkretów. Jak możemy sprawdzić coś takiego tanim kosztem, żeby nie naciągnąć się na koszty i przede wszystkim rzecz jest jaka? Ba, najważniejsza. Nie uszkodzić sobie tej pierońskiej cewki, która, wierzcie mi, bardzo często, gęsto lubi w systemach Conor Monraila zrobić psikusa i po prostu najnormalniej w życiu odmówić, ale tak, bez odkręcenia tego, czyli nie wiem, czy mi się to uda ręką zrobić, nie jest skręcony, dobra, uda mi się, pokażę wam to, o, zobaczcie, co prawda on jest wykąpany, wyczyszczony, tak wygląda ceweczka, która steruje naszym wtryskiem. No, w takiej cewce jest jakiś tam tłoczek, który jest ze sprężynką, tam jest jeszcze podkładka, powinna być, cholercia, jest, nie chce wylecieć, mniejsza z niej, niech sobie tam siedzi. No, mam jakiś tam zaworek, do tego kiedyś podejdziemy, w każdym bądź razie mam to gdzieś już tam kiedyś nagrane, całkiem niedawno, ale może mi się uda ten filmik wkleić, to wam pokażę, ale nie o to chodzi. No i mamy rzecz jaką, mamy zamontowany taki wtrysk skręcony i chcielibyśmy go sprawdzić, wytestować, ale nie mamy jak. Bo jeżeli go odkręcimy, to go rozszczelnimy. No i wiadomo, każdy się boi odkręcić wtrysk, bo nie każdy ma klucz, nie każdy ma pojęcie. Nie każdy musi mieć pojęcie, mając kasę, nie? No dobra. Ale co zrobić, by na przykład tanim kosztem... No, poczekajcie chwilę, skręcę pierona. O, dobra, mamy skręcone. Żeby tanim kosztem sprawdzić takie coś, bądź powiedzmy nasz jakiś tam dowolny elektrozawór. Kiedyś gdzieś tam pokazałem już urządzenie wam tego typu do sprawdzenia wtrysków. Po mojej dużej modernizacji, bo było mi to bardzo potrzebne do odpalenia sprzętu ciężkiego, musiałem synchronizować impulsy, ale nie o to chodzi. To urządzenie stosunkowo na rynku jest już jakiś tam czas. Nie reklamuję, nie pokazuję. Widzicie, tak wygląda generator, ble, ble, ble. Natomiast rzecz jest jaka? Wiadomo, zawsze wszystko się wiąże z kosztami. Więc odpuszczamy sobie taki temat. No i rzecz jest jaka? Można by było, słuchajcie, taką rzecz sprawdzić poprzez wpięcie takiej cewki na przykład przez jakąś tam żarówkę. No ale wiadomo, to jest jedno podpięcie, jeden pyk, jeden impuls i tak dalej. Ale co zrobić, żeby coś zbudować dla siebie? Przede wszystkim ten film jest skierowany dla kogo? Dla tych, którzy lubią sobie coś tam zbudować, coś zmodernizować. Dla moich stałych jakichś tam oglądających będę bardzo podchodził w ten sposób, że będę udzielał informacji. Bo mówię, jak ktoś tam jest nowy i widzę, że niepotrzebnie gdzieś tam się tylko pałęta, bo dopisuje jakieś głupoty, no to szkoda w takim układzie takiej osobie pomagać, aćkę, ja generalnie staram się pomagać, żeby to miało ręce i nogi. Zobaczcie, mam urządzenie, które sobie skonstruowałem bardzo niewielkim kosztem, musicie mi wierzyć, naprawdę niewielkim. Obudowa jest obudową zastępczą.
Generalnie do czegoś takiego potrzebowałem cztery przyciski. No i znalazłem jakiegoś elektrostymulatora, którego wyprułem, wyrzuciłem. Potrzebowałem cztery przyciski, żeby zrobić. Co prawda pomyliłem się w jednym przycisku. Jeden przycisk jest podpięty odwrotnie, czyli tu jest plus, tu jest minus, ale nie o to chodzi. Generalnie urządzenie bardzo proste. Wydajność, nie wiem, w zależności od tego, jaką końcówkę sobie zakupimy. Końcówkę. Mówimy tutaj o MOSFET-cie, prawda? I do sedna sprawy. Zamknijmy urządzenie, co by było nam łatwiej. I pokażę Wam, że to faktycznie działa. No i wierzcie mi, że skonstruowanie tego typu urządzenia, nie liczmy obudowy, nie liczmy jakiegoś zasilacza, bo wiadomo, musicie mieć jakiś zasilacz, nie? To urządzenie musicie, wiadomo, jeżeli sterujecie jakieś tam cewkę elektrozawór, zasilić z 12V. Ja zamontowałem sobie, tak jak widzicie, tutaj gniazdo zasilające. Wpinam sobie zasilacz 12V, mając oczywiście na stole, bo wiadomo, że w samochodzie to mogę sobie wpiąć kablem pod 12, które mam takie bardzo długie przygotowane. Ale to nie o tym teraz mowa. No i wyjście, jakieś wiadomo, jakieś wyjście, jakiś kabelek, to musi mieć ręce i nogi. Możecie sobie zrobić żabki, jak tam Wam jest wygodnie. Generalnie rzecz jest jaka. Urządzenie bardzo proste. Nie mówię o kosztach wysyłki, bo to jest pojęcie względne. Natomiast wierzcie, że to urządzenie będzie kosztowało Was około 20 paru złotych. Nie powinno przekroczyć tej ceny. No wiem, słuchajcie, sorry. Przekroczy tą cenę. Po dzisiejszym filmiku wierzcie mi, że na pewno te urządzenia pójdą w górę. Będą o wiele droższe, bo wiadomo, co się na rynku, jak schodzi, kupuje się czegoś, to kurczę, wiadomo, zawsze te ceny się podnoszą. Pierą, wiesz czego, zamiast opuścić, żeby ludzie byli zadowoleni, a zeszło tego tysiące, tak jak to robią gdzieś tam daleko na wschodzie, no to u nas, wiecie, robi się kurczę odwrotnie. U nas się robi tak, jak ktoś kupuje, no to trzeba kurde wywalić ceny i niech tam drą. Tak jak kiedyś prześledziłem sytuację na przykład w pojeździe, w jakichś tam kijankach rozsypywała się lampka oświetleniowa na suficie. No i do egzemplarzu, w którym się nie rozsypuje, nowa lampka kosztuje 100 parę złotych, a w tych, których się rozsypuje i rozwala, no kosztuje już i ponad 500 zł, bo już też takie ceny widziałem. No bo co? No bo jest zbyt, to trzeba się podnieść, nie? Ale dobra, nie o tym gadamy, nie? Dlaczego nie zwracać uwagi, że rozpędziliśmy się za daleko? Mieliśmy rozmawiać o urządzeniu za bardzo niewielkie pieniądze, żeby zrobić. Włączam, słuchajcie, to nasze urządzenie do prądu. Tu mam zasilacz, 12. Niektórzy mogą już coś tam gdzieś skojarzyć po włączeniu, jak to świeci. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. A nie widać, no bo jak ma być widać, jak u mnie światełko świeci, a tym bardziej, że słoneczko jest za oknem, więc tak, co tu mamy? Mamy wyświetlacz, ciekły co prawda, no i na tym wyświetlaczu mamy coś takiego jak wyjście, mamy coś takiego jak procent wypełnienia i oczywiście mamy częstotliwość pracy wyjścia. Nie potrzeba jakiejś tam modernizacji robić, naprawdę nie potrzeba Bóg wie jakiegoś tam wielkiego nakładu. Generalnie rzecz jest jaka. Zaraz Wam pokażę to w akcji. Ustawimy sobie wypełnienie 0,0. Ustawimy sobie częstotliwość 0,0. Widać to? Halo, jest tam ktoś? Pewnie ktoś ogląda. Dobra. 0,0. To wszystko podepniemy i Wam pokażę. U mnie co prawda przewody wyjściowe to jest taka prowizorka, bo tym mogę sprawdzić wszystko, ale co? Zajmiemy się zagadnieniem takim. Mamy nasz wtrysk, tu mamy wtrysk. Podłączymy kabelki do naszego wtrysku, żeby pokazać, że to faktycznie działa. Nie wiem, ile taki generator profesjonalny kosztuje, ale wierzcie mi, jeżeli ktoś lubi coś pomajsterkować, lubi coś zrobić, zaoszczędzić koszty przede wszystkim, nie? To filmik naprawdę będzie dedykowany dla niego. No i okej. Patrzcie, ceweczka jest podpięta. Nie wiem, czy to widać. Widać, ceweczka podpięta i mamy tutaj nasze urządzenie. Co na urządzeniu moim teraz zrobię? Podniosę częstotliwość na 1 Hz. Czyli wiecie, o co chodzi z częstotliwością. Jak nie wiecie, to przekonacie się na pewno, mając takie urządzenie, będzie Wam łatwiej zrozumieć, co to są herce, kiloherce, nie?
Wypełnienie mamy 0. Jeżeli wypełnienie włączę 1%, to zobaczcie, mój wtrysk zaczął cykać. Co prawda zasilacz ma mały i przygasa mi wyświetlacz, ale podniesiemy częstotliwość. Mamy w tym momencie 2 Hz. Zwiększymy nasze wypełnienie. Chyba będę musiał założyć sobie większe zasilanie, bo z tego co widzę, to cewka jednak troszkę pobiera prądu. Możemy zwiększyć nasz prąd. Nie wiem, czy to słychać. W każdym bądź razie, nie, myślę, że słychać, prawda? Wyraźnie słychać, że ceweczka elektromagnesu, która jest w tym wtrysku, on jest chyba źle złożony. W każdym bądź razie to jest jego praca. Spróbujemy zmienić jeszcze jakąś inną częstotliwość. Wypełnienie mamy 4. Zwiększając wypełnienie, zwiększamy jednocześnie, można powiedzieć, prąd płynący, prawda? No i zobaczcie, zwiększyłem częstotliwość na 9 Hz. Nie sugerujcie się tym, że wyświetlacz mu miga. On będzie migał, bo mówię, zasilanie jest troszeczkę za małe. W każdym bądź razie nasz wtrysk wiemy, że sobie cyka, czyli działa. Dobra, kabelek się rozłączył, no i dobra, przechodzimy do rzeczy jakiej. Już wiemy, że takim urządzeniem możemy sobie wytestować wtrysk. Może gadam trochę niepotrzebnie, ale no chcę Was, kurczę, naprowadzić, żebyście wiedzieli, o czym mowa. Zaraz sobie zjedziemy z częstotliwością do zera. O, wpiąłem sobie w tym momencie nasz zawór wydatku paliwa. Kładziemy go tu, widzimy go, on sobie tu leży. No i robimy co? Zaczynając od 1%, dajemy częstotliwość pracy. O, i zobaczcie, co się dzieje. Nasz elektrozawór zaczął sobie cykać. Już wypełnienie 1% dla niego jest bardzo długim czasem, jeśli chodzi o kwestię impulsu tego wypełnienia, ale mimo to zobaczcie, że to coś działa. Nie będę zwiększał wypełnienia, tylko zwiększę częstotliwość. No nie, w tym momencie musimy też zwiększyć wypełnienie. O, zobaczcie. Musimy wiedzieć, że zwiększając częstotliwość, jednocześnie musimy troszeczkę zwiększyć sobie to wypełnienie w procentach, które jest, żeby te czasy wysterowania były troszeczkę dłuższe, te impulsy, ale niemniej jednak zobaczcie, że to coś płynnie przy mojej regulacji działa. No i nasz elektrozawór prawie z ram, mało z ram nie wyskoczy. No i za chwilę nasze urządzenie przy pełnym wysterowaniu, można powiedzieć, zamieni się w urządzenie jak PWM-a, jak regulator PWM-a, i będzie można nim praktycznie rzecz biorąc płynnie wysterować elektrozawór. Co prawda my tego nie będziemy słyszeli, musielibyśmy go tylko obserwować. W każdym bądź razie zobaczcie. Wysterowana częstotliwość pracy i to naprawdę działa. Także jak będziecie potrzebowali jakiejkolwiek informacji, zaraz wyłączę to buczydło, żeby mi nie przeszkadzało.
będziecie potrzebowali informacji jakiejś, jak to zbudować, to śmiało, jeżeli jesteście stałymi bywalcami i mnie lubicie, to ja Was też polubię i po prostu będę Wam podawał informacje, co ewentualnie zrobić, jak to zbudować, żeby to chodziło, a wierzcie mi, że urządzenie sprawdza się naprawdę w 100%. Mimo, że posiadam urządzenie takie, to na aktualną chwilę do wysterowania, sprawdzenia jakiegoś tam elektrozaworu, czegokolwiek, w zupełności mi to wystarcza. No i nie pytajcie, po co są klawisze inne, bo jak oglądaliście film, to wiecie, że one są tylko mankietą. Klawisze są 4 do wysterowania. Urządzenie, zobaczcie jeszcze raz w środku, wygląda w ten sposób. Tutaj mam płytkę z MOSFET-em, z tranzystorkiem. Tu w tym momencie nawet widać z MOSFET-em i z diodą, przepraszam. I tu w tym momencie widać nawet częstotliwość pracy tej diody, czyli tego wysterowania generatora. Z baterii to nie działa, za mały prąd jest, ale kto z baterii testuje wtryski czy cewki, nie? Także jak potrzebujecie urządzenie skonstruować do wtrysków, macie problemy, piszcie, będę się starał Wam pomóc. Jeżeli uznajecie, że filmik się Wam przydał, dajcie, kurczę, naprawdę tą łapeczkę w górę. To ja wtedy wiem, że ktoś był jednak zadowolony z tego, że oglądał taki filmik, nie stracił czasu. A jeżeli uważacie, że ten czas niepotrzebnie straciliście i niepotrzebne Wam takie urządzenie, no to co? Po prostu nie zostawiajcie tej łapki. Tylko zróbcie sobie kawę. Przemyślcie tą sytuację i wrócicie do filmu ponownie ewentualnie, nie? A jak będziecie potrzebowali informacji, problemy macie, piszcie śmiało. Staram się być ugodowy, staram się Wam pomagać. Także jak Wy możecie, to też mi w ten sposób pomóżcie. A jak możecie w inny sposób, też będę wdzięczny. Także póki co, dzięki za oglądnięcie, dzięki za stracony czas, przepraszam za stracony czas. No i co mogę życzyć? Mniej problemów z układami Common Raila, bo wierzcie mi, że problemy dopiero będą z dnia na co dzień. No i jak chcecie redukować koszty z takiego na takie, to budujcie, ja Wam pomogę. A jak nie chcecie budować, to kupcie sobie gotowca. Zapłacicie nie wiem ile, zobaczcie sobie ile kosztuje generator do wtrysków w sieci i będziecie mieli. Także póki co, na razie, dzięki, do zobaczenia, cześć, trzymajcie się. No i co, przede wszystkim zdrówka, nie? No, na razie, cześć, hej.